To jest Polska na dzień dobry, poranne pasmo telewizji Republika, a w nim witam kolejnego naszego gościa. Jest nim pani Ulana Perez-Kocka, założycielka projektu Media 100. Dzień dobry. Media 100 to jest taki projekt związany z nowymi mediami ukraińskimi, z mediami, które się ukształtowały w czasie majdanowej rewolucji. Proszę trochę opowiedzieć o mediach na Majdanie, bo wiele słyszało się w tym czasie o aktywistach, o ich roli, o też tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce. Natomiast marginalną uwagę niekiedy poświęca się temu, jak dużą rolę odgrywały media, a jednak odgrywały rolę ogromną. Tak, dzień dobry. Pan ma rację. Media odgrywały bardzo ogromną rolę. Właśnie Majdan stał takim katalizatorem obywatelskich inicjatyw. Tak? I właśnie jednym kierunkiem to były media, nowe media, które powstały podczas Majdanu. I właśnie chciałabym powiedzieć o takich nowych mediach Hromadzkie TV i Espresso TV. I także Spilno TV i Piąty Kanał, które pokazywali na żywo, nadawali ze sceny Majdanu co się działo właśnie wtedy. I dla nas chyba, proszę pozwolić, że przerwę, najbardziej znane jest Espresso TV, które tak. Również przez ekrany telewizji Republika były dostępne. Co to są za nowe telewizje? Jak one powstały? No, Espresso TV powstało, ja tak nie znam do końca jak okoliczności powstawania Espresso TV, ale wiem, że ona była bardzo popularna, ta telewizja, podczas właśnie Majdanu, bo Piąty Kanał w jakimś momencie został wyłączony, bo to jest państwowa telewizja, powstała jeszcze w 2003 roku i no, został wyłączony z ekranów, a natychmiast nowe media, tak jak Espresso, Hromadzkie, pokazywali to w internecie. Każdy obywatel mógł to zobaczyć w internecie. I właśnie nowe media miały ogromne i mają nadal ogromne role w naszej rewolucji, eurorewolucji, dlatego że zbierali dużo ludzi. W ciągu tam kilku godzin od razu ludzie mogli sobie wejść na stronę internetową i zobaczyć, co się dzieje, i na przykład tam w ciągu godziny, dwóch już zbierali się na Majdanie. No właśnie, tutaj padło chyba kluczowe słowo, czyli internet, bo to tak. Chyba dzięki istnieniu internetu i temu, że stanowi on taką swobodną przestrzeń, tak. Jest możliwe istnienie tego typu mediów. Tak, właśnie. I dzięki internetu, w nowych tam socjalnym sieciom, jak Facebook, także w Kontakcie mamy taki nasz ukraińsko-rosyjski, można tak powiedzieć, portal, jak Nasza Klasa w Polsce. Dzięki tym socjalnym sieciom tak ludzie się zbierali. Tak? I nawet po pobiciu studentów w listopadzie był pierwszy marsz milionu na Majdanie. I to nie było przygotowania tam tydzień czy dwa. Tak? To zebrali się ludzie w ciągu tam dwóch dni. Także. No właśnie, bo pomówmy trochę o samych funkcjach tych mediów, które powstały. Przecież nie były to tylko media informujące o wydarzeniach, ale też w pewnym sensie aktywnie biorące udział w tym w całym ruchu majdanowym poprzez zapraszanie na wydarzenia, tak? Poprzez pewien rodzaj angażowania ludzi. Tak, i właśnie zapraszania ludzi na Majdan to była no, jedna rzecz, ale też kiedy działy się strasznie takie rzeczy, tam zaczystka, ja nie wiem, to powiedzieć, zaczystka Majdanu, tam też planowała się, czy wieczorem, kiedy 18 lutego był ten... No taka też zaczystka Majdanu, to dużo ludzi, to przez sceny, przez no, media zostało w internecie pokazane, że ludzie zbieramy się na Majdan, dołączajcie do nas, bo musimy chronić, musimy jakoś stworzyć siłę, żeby była i nie było tak mało ludzi. I ludzie właśnie przez no, to, no, nikt nie może tam, tego nie było pokazane w telewizji właśnie. I właśnie to jest ogromna rola tych nowych mediów. I teraz też tworzył się nowe projekty, tak na przykład jak Media 100. Tak, Media 100, powiem kilka słów. No właśnie, co to za inicjatywa Media 100? Media Sotnia, tak właśnie, to zaczęło się od tego. Sotnia medialna. Sotnia medialna, właśnie, tak. Skoro państwo wiedzą, że na Majdanie samoobrona składała się z... Była podzielona na... Podzielona, tak, na sotnie. Była nawet niebiańska sotnia. Tak, niebiańska sotnia jest i pamiętamy o niej. Media Sotnia to taka była inicjatywa wolontariuszy i aktywistów Majdanu,
stworzyć nowy portal medialny. To jest ukraińsko-polski portal, platforma taka społecznościowa do wyrażenia opinii, niezależna od polityków, reklamodawców i pieniędzy. Media Sotnia jest, ma takie hasło, motto prawo do prawdy. I właśnie pokazujemy, staramy się pokazywać prawdziwą informację, żeby docierała do ludzi tylko prawdziwa informacja. No to zwłaszcza te, kto był na Majdanie, to już wie, kto przeżył Majdan, tak, że już przeżyliśmy ten etap pokazywania, robienia na przykład informacji od jednego człowieka albo w jakimś kierunku do jakiejś pewnej, no, skierowania informacji do jakiejś pewnej grupy osób. Teraz to pokazujemy, co się dzieje, właśnie prawdziwe. Wspomniała pani, że to jest inicjatywa polsko-ukraińska. Kto ze strony polskiej się zaangażował w ten projekt? Bo jak rozumiem, ze strony ukraińskiej to ci przede wszystkim ludzie mediów, którzy na Majdanie byli aktywni. Najpierw to powstało z naszego pierwszego projektu Euromajdan po polsku i po angielsku w różnych językach, a Euromajdan PR tak było. To był pierwszy projekt, który powstał w styczniu, żeby informować. Projekt polegał na tym, żeby informować ludzi w różnych językach, pisać, tłumaczyć, co się dzieje i prawdziwą informację nadawać. I zyskał sukces, naprawdę dużo mówili o tym. I właśnie wolontariusze pracowali tam w różnych ekipach, różnych, no, Euromajdanu PR-u, w różnych językach pisali. I ta ekipa, która była w polskiej stronie, z polskiej strony, to właśnie został taki pomysł, że możemy stworzyć coś innego, jakieś takie media, albo tam nagrywać, jakieś robić reportaże, może jakieś programy nawet, skoro jest dużo też Polaków na Ukrainie, które uczą się języka polskiego i może też, bo chcielibyśmy wyświetlić tą informację, co robi się na Ukrainie po polsku i także pokazać Ukrainę w świecie, tak? I w Polsce przede wszystkim. Powiedzmy od razu, czy już można jakoś do państwa dotrzeć? Czy ta strona jest w internecie aktywna? Tak, jest strona aktywna w internecie, mediasotnia.pl. Mediasotnia.pl, tak? Tak. Bez odstępu, pisane razem. www.mediasotnia.media100.org. Media100.org. Tak. Tak? To polecamy, IPL. Polecamy naszym widzom ten adres. Od razu nie tracimy z oczu tej informacji. Media100.org to jest adres, pod którym mogą się państwo dowiedzieć najświeższych i najbardziej rzetelnych informacji z Ukrainy. A chciałem zapytać jeszcze o szerszy kontekst tego całego ruchu, też ruchu medialnego na Majdanie. Skąd wzięła się potrzeba stworzenia nowych mediów? Bo można powiedzieć, no przecież na Ukrainie już funkcjonowały media. Oczywiście, tak jak w każdym państwie funkcjonowały media, ale to chyba nie jest tajemnica, że niektóre media pokazywali albo pokazywali nieprawdziwą informację, albo nie pokazywali co się działo naprawdę na Majdanie i jak pokazywali 10%, 20%, no tak, nie mam tam dokładnej informacji, ale mało, tak? I ludzie, którzy nie korzystają z internetu na przykład, a tylko oglądają telewizję, to w ogóle nie mieli pojęcia, co się dzieje, tak? Ze wschodu czy z zachodu, którzy no, na co dzień tam nie interesują się polityków, sprawami społecznymi, no jest tam sprawami społecznościowymi. Jest Majdan, no dobrze, tam coś tam sobie zbierają, tak? No tam może rozejdą się jutro, a może nie, tak? A co się naprawdę działo, to dowiedzieli się właśnie z internetu. Mhm. Wielu Europejczyków dowiedziało się również o Majdanie ze spotów, które były emitowane, bo były nagrywane takie filmy, spoty, które pokazywały na przykład aktywistów Majdanu apelujących do społeczeństw zachodnich o jakąś formę wsparcia. Czy wasza inicjatywa i wasza medialna aktywność była związana z tworzeniem tych spotów? Właśnie nie, bo podczas tych wydarzeń to my byliśmy zaangażowani w to pisanie tylko artykułów, ale też no, nasze to
to był jeden Majdan Press Center, tak? I nasi koledzy to nagrywali, też znamy się wszyscy. I właśnie ja nie brałam w tym udziału, ale znajomi tak, nagrywali. I właśnie ten jest popularny bardzo, ta dziewczyna, która zwracała się i zyskała tak dużo lubię. Która też w Polsce ogromną popularnością zaczęła się cieszyć po tym, jak ten spot zaczęto emitować. Chciałem jeszcze na koniec zapytać o aktualną sytuację medialną na Ukrainie. Czy te media odniosły sukces? Czy teraz też po zmianie rządu można mówić o bardziej rzetelnych mediach tych większych, państwowych? Tak. Powiem, że media odnosili sukces niesamowity. Po prostu też... Jeszcze chciałam wspomnieć o Spilnobaczenia. Jest takie media, które zajmują się streamem. Stream to jest nowy rodzaj dziennikarstwa, taki, który pojawił się na Ukrainie. Informacja dociera bez tam jakiejś subiektywnej dumki kogoś, kto robi, a po prostu jest pokazana, co się dzieje na żywo i każdy robi tam czytelnik, widz, przepraszam, robi swoje wnioski, tak, co się dzieje. Nie ma już takiego informacji nadawanej. Odnosili ogromny sukces i Chromackie TV też zrobiło się też telewizją. I właśnie teraz te media, które były do rewolucji, to nie zostają tak z tyłu. I co jest najważniejsze, że dużo ludzi nie ufa. Nie ufa już im i lepiej oglądają te media w internecie niż na przykład włączają w telewizor. A media rosyjskie, czy ta propaganda putinowska ma istotne znaczenie w życiu medialnym Ukrainy? Tutaj trzeba mówić o właśnie wschodzie, bo wiemy, że na wschodzie ta informacja i media rosyjskie tak bardziej pokazane niż na przykład na Zachodzie. I ludzie, którzy do rewolucji oglądali te media i zostają im wierni, tak? No i chciałem jeszcze na koniec, już naprawdę na koniec, zapytać o pani rolę w centrum prasowym. Pani była aktywna wówczas w tym centrum prasowym Majdanu i widziała też pani zagranicznych korespondentów. Jak pani ocenia ich pracę? Jak ci dziennikarze, którzy przyjeżdżali z innych państw, się zachowywali? No, najpierw powiem, że bardzo dziękujemy wszystkim zagranicznym dziennikarzom, którzy przyjechali na Majdan, bo ta informacja musiała być poszerzona, tak? Skoro tam u nas tam jeździło dużo ludzi za granicę, ale też to miało być pokazane, jak to naprawdę wygląda, żeby cały świat dowiedział się, co to jest. Także dziękuję bardzo Polakom, którzy byli w naszym centrum prasowym i był nawet cały odrębny stolik dziennikarzy polskich. Także. Ja personalnie tych podziękować przyjąć nie mogę, bo nie byłem tam uczestnikiem tych wydarzeń. Jeszcze nie pracowałem w naszej telewizji, ale jako przedstawiciel tej stacji z przyjemnością przyjmuję te podziękowania. No i my dziękujemy za wszelką pomoc udzielaną nam podczas tych korespondencji. O roli mediów w Euromajdanie, w Majdanie w Kijowie opowiadała pani Ulana Pereskocka, założycielka projektu Media 100. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo.